Cześć, jestem Niebieski, a to jest kolejny odcinek ze Skyrima na kanale. A tu jest mój Atronach i tu jest Lidia. O tak, i w tym odcinku, no nie będziemy zwiedzać tych ruin, bo nie mogę do nich wejść, przynajmniej tak to wygląda na ten moment. Tam jest jakby wejście do tych ruin, ale teraz tak tam nie wchodzimy, ponieważ naszym celem jest... Naszym celem jest Gwiazda Zaranna. Natomiast jedna rzecz, ponieważ spotkaliśmy w poprzednim odcinku lodowego... Co to było takiego ducha dość silnego, na którego odmrożenie nie działało, tylko płomienie. No mam Atronacha płomieni, więc wątpię, że kolejne płomienie byłyby aż tak bardzo dobre. Tylko postanowiłem, że zamiast płomieni będziemy używać iskier, żeby dodać jakieś dodatkowe opcje do obrażeń. Przy okazji w poprzednim odcinku zostaliśmy zdecydowani przez kultystów, którzy... Nie byli tacy silni, ale rozpoczęli zdecydowanie nową ścieżkę, nową misję, którą w pewnym momencie zechcę przejść. Ale zdecydowanie nie teraz. Teraz mamy co innego do roboty. Podróżujemy do Rzecznej Puszczy, która jest daleko. Tutaj jest Rzeczna Puszcza. Żeby tam zajść, będę potrzebował. Właściwie idę do Gwiazdy Zarannej. Mam nadzieję znaleźć tam stajnie, których tam nie ma przecież. No dobra, będziemy podróżować pewnie przez góry, żeby dojść do Białej Grani najpierw. A potem pomyślimy, co zrobić dalej. Tak więc naszą podróż trzeba zacząć. Chciałbym w końcu wyjść z tego miejsca w Nie wiem, kto to jest zabójca. To jest zabójca. Sądzi... Naprawdę sądził, że ma ze mną szansę? To jest Lidia, to jest mój Atronach. Wyścig zabójcy Mrocznego Bractwa. Kurczę, jakieś Mroczne Bractwo. Zobaczmy, liścik... Zabójcy Mrocznego Bractwa. Gdzie to jest? To jest to? To nie jest to. To jest to. Zgodnie z poleceniami ma wyeliminować i sobie imienia. Kurczę, naprawdę przestali mnie robić. Utrojono czarny sakrament. Ktoś pragnie śmierci tej tępej istoty. Otrzymaliśmy już za to płatność. Okej. Okay. To nieco wam nie wyszło to zabójstwo, ale... Ja mam się zacząć bać. O, śnieżynki. Więcej składników alchemicznych. Dobra, gdzie my idziemy? Idziemy do Gwiazdy Zarannej, chociaż przy dobrych wiatrach powinniśmy być w stanie gdzieś odbić tutaj. Ważną rzeczą jest to, że nie chcę wchodzić w te ruiny. Tam jest mnóstwo przeciwników, a i zdecydowanie wyglądały na naprawdę duże. Więc byłoby ogromna ilość zwiedzania. Jako, że jesteśmy tutaj w miejscu dość lodowym, będziemy używać magii błyskawic. Przywołanie wzrasta do 4... Właśnie, wbiłem poziom kolejny. Jak miło. Więcej magii. Okej. Okay. W końcu złapmy poziom. Przywołujące pioruny. Nie, ucznia zniszczenia. W zniszczeniu na pewno będziemy chcieli się szkolić, więc dobrym pomysłem będzie po prostu zwiększenie poziomu. I za niedługo... Słyszałem strzał, a to Lidia strzela do tego śnieżnego lisa. Fus! Lisu, 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 no cóż, umarło ci się nieco. Dobra, ten wilk to już mnie przestraszył. Ja się odwracam, a tu wilk. Wow. Jeden wilk, a tam jest drugi wilk. Przeszukajmy go, zobaczmy co... No, wilczą skórę wziąć warto.
O, tam się znajduje. Tam to nie jest gwiazda zaranna przypadkiem? Prawdopodobnie jest. Na wieczne ruiny. Zobaczmy, czy coś w środku jest ciekawego. Wejście do ruin, zdecydowanie. I ślizgacze. Jeden ślizgacz gdzieś tutaj, drugi był. Więc niech sobie zginie. Ruiny, ciekawe. A tu jest skrzynka, kufer, czeladnik. Złammy trochę wytrychów, albo nie. Już otworzona, to nieważne. Nie udało mi się złamać żadnych wytrychów, jaki smutek. Wiecie, każdy złamany wytrych to jest dodatkowe doświadczenie do otwierania zamków. Użyj piedastał. Nie będziemy używać go. Przyjdziemy tutaj później, kiedy będziemy pewni siły mojej własnej. Bo jakby nie patrzeć, jeszcze daleko mi do pewności tej swojej siły własnej. Chociaż nie jest już źle, tak brakuje mi daleko dystansowych zaklęć. Dobra, powinniśmy tu gdzieś odbić tamtą stronę. Dobrze by było, gdyby pojawiła się jakaś ścieżka. Jak powiedział, tak dostał. Bardzo dobrze. Zatem chodźmy tam. Nie podoba mi się ta śnieżyca. Tyle rzeczy mi się tu nie podoba. Z drugiej strony, jak nie ma śnieżycy, jak jest ładny widok. Fus? Ro! Cześć, wilki. Okej. To tylko draśnięcie. Tak, to jest tylko wilk. Nie mów, że wilk cię pokona. Lidia. To niemożliwe. Z dużo większymi problemami już sobie poradziliśmy. A ty wilka się boisz, no. Wołaj tego tronacha. Tam widzę mamuciu czachę. To jest jakiś obóz. Tam jest mamut i tam jest olbrzym. Dobra, olbrzymów nie chcemy ruszać na ten moment. Oni tam z czymś walczą, ale my tam nie idziemy. Lidia, chodź tutaj, nie walcz z tym. Lidia. Okej, okay, cokolwiek to było, zginęło. Nie mieszamy się w sprawy olbrzymów i mamutów. Wiem, że są niebezpieczne. Na razie ta wiedza mi wystarczy. Mamy miejsce, do którego chcę dotrzeć, więc po prostu nie przejmujmy się innymi rzeczami, tylko tam chodźmy. Chociaż jeszcze daleko, ale ta ścieżka wydaje się dość prawilna. Prawidłowa znaczy. Idziecie tu, czy nie idziecie? Idziecie tu, bardzo dobrze. Możecie mi powiedzieć, co tutaj się dzieje? Witam. Imprezowicz. Miło widzieć, że ktoś inny też raduje się tym pięknym dniem. O, już wiem, A co tu widzę się wrażenie na dzieje. twojej twarzy. Chodź! Pomóż mi osuszyć butelkę czerwoniaka. Miód Nie czerwonia? znasz smaku słodkiego czerwoniaka? Jest słodki, niczym pocałunek zacnej panny w rozgwieżdżoną noc. Ulala. W dodatku jest tak mocny, że troll chodziłby po nim na czworakach. Wiecie, mam drogę, może nie jest zbyt prosta. Napijesz się ze mną i moimi towarzyszami? Ale się napije. Tylko dobry trunek może ukoić skołatane serce. Zdrowie! Oby przygody przyniosły ci bogactwo i sławę. A dziękuję, dziękuję. To teraz mogę iść dalej, tak? Teraz mogę iść dalej.
wy tu jesteście... Uważam, handlarzami. Że musisz bardziej uważać ze swymi zaklęciami. Oleć to. Pokaż mi swoje towary. Tam masz ciekawe. Łuk umniejszenia. Wiecie co? Zmniejsza magię celu. No dobra, pomijmy to. Ale ja za to mam pełno śmieci, które mógłbym sprzedać. Motyl w słoiku. A motyla zostawimy. Ale te kły, ta kozia skóra, niedźwiedzia skóra. On ma trochę złota, więc weźmy od niego tego złota trochę. Więcej. Smocza kość. Także możemy sprzedać łuski. Także wątpię, żebym tego potrzebował w tym momencie. Skóra ślizgacza. Czy coś jeszcze, co mogę sprzedać tutaj? Jest coś takich ciężkich. Lód nie zostaje. Potem pójdę do szkoły bardów, gdzie lutnia mi się przyda. Księga czarów, mniejsza ochrona. Mogę to spokojnie sprzedać. Składników alchemicznych nie sprzedaję. A miód sprzedam. Zwoje. Jeden zwój, drugi zwój może być sprzedany. Co do... Co do mikstur. Może pominę na razie. Elfie karwasze kowalstwa zostawię. Nie są ciężkie. Zbroje mam na sobie. Rzemieniowe buty. Jakie mam buty w tym momencie? Co? Mam cesarskie lekkie buty, które są lepsze od rzemieniowych, więc rzemieniowe sprzedam. Kata nekromanty zostaje. Żelazne rękawice sprzedam. Kilof zostaje. Kilof jest dość ciężki, ale zostaje mimo wszystko. Broń tana. Mimo wszystko jest to jedyna taka prawdopodobnie, więc zostaje. Żelazny miecz mogę sprzedać. Okej. Okay. To wszystko, co mogłem sprzedać? Zdaje się, że tak. Sprzedajmy mikstury. Mam mikstur sporo. Wywar lekkich stóp. Te wszystkie trucizny mogę sprzedać na spokojnie. Masz 50 zł, dobra, więcej. Więcej już nie sprzedam. Doprowadziła cię do ciepłych piach. Sprzedałem jad, wezmę jad. No kurczę, mogłem wziąć i go sprzedać. No dobra. Tam jest lis, który goni za królikiem, a tam coś jest. Jakieś ruiny, czy nie ruiny. Tam coś jest. Właśnie, którędy ja idę? Właściwie powinienem odbić nieco w tamtą stronę. Ale powiedzmy, że tędy będzie się... Oby tędy dało się po prostu przejść. Dobra, zobaczmy, co tu się znajduje. Mam nadzieję, że tu nie jest coś, co gdzie mnie by zaatakowali. Tak, wygląda jak jakiś... To jest fort, tak? Nie wygląda, jakby mieli mnie w nim zaatakować, więc jest całkiem w porządku. Teraz dobrze idziemy? By w miarę dobrze. Udało nam się tędy przejść. To jest taka port na przełęczy, nie? Tędy można przejść. No dobra. Dalej szkolimy się w magii oczywiście. Magia, o. Zmienia się nieco krajobraz, jak widać. Całkiem dobrze się, mocno zmienia się ten krajobraz. Podoba mi się to. To mi się podoba. Nie ma już nieżycy, jest ładne niebo. Przywołanie wzrosło. Za niedługo kolejny poziom, zanim dojdziemy do białej grani. Coś słyszałem. Nie wiem, co to było. Ale nie wygląda jak coś, co... by mi zagrażało. Gdzie ja ścieżkę zgubiłem? Tu jest ścieżka. Ścieżka, którą idę. Fus? Okej, okay, pająk śnieżny. Lidia, gdzie jesteś?
zapłacę! No i zostałem zatruty. Kolejny pająk. Fus! Okej, i pająk zabity. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, bardzo pięknie udało się je zabić. Zbierzmy z nich jad. Gdzie jest mój Atrona? Gdzieś tu był, a potem znikł. Nawet mi nie pomógł walczyć. Co to za Atrona, co nie pomaga walczyć? Przecież on jest od tego, żeby walczyć. O, całkiem niezłe miejsce. Mapa. Zaznaczmy sobie. Umiej znacznik. Zaznaczmy sobie białą graj na mapie i musimy odbić w tamtą stronę już. Ale nie widziałem ścieżki do tej pory, więc zobaczmy, czy tutaj ta ścieżka się pojawi. Tak, jest tam ścieżka, widzicie? Jest ścieżka, więc możemy nią przejść. A tam, czy tam coś jest, czy mi się wydaje? Łoś. Tam jest łoś. Dzień dobry. Trzymaj swoją magię z dala ode mnie. Witam cię, wędrowny minstrel i włóczęga Darmozjad. No do dobra. Usług. Dobra, nieważne, idziemy dalej. Teraz jesteśmy już na właściwej ścieżce. A gdyby tamten gość tamtędy jak szedł, jakby spotkał tamte pająki, to by zginął. A tak ja spotkałem, ja je zabiłem, więc ten gość nie zginie teraz. Wow, niesamowite. Okej, mamy magię lodu. Miejsce, w którym śnieg zaczyna się kończyć. Tam są mamuty. O, to jest kolejny obóz z mamutami. Całkiem ciekawe miejsce, bym powiedział. I tam jest biała grań. Dzień dobry bardzo. Usuńmy znacznik, który wcześniej postawiliśmy. No i lecimy do białej grani, czyli do miejsca. No miejsca, do którego idziemy. Chcę pójść tam, żeby alchemii nieco się pobawić. Bo to mi pomoże nieco z umiejętnościami. To będzie dość przydatne oczywiście. Dzień dobry. Nie przejmuj się. Zajmuję się sprawą, o której rozmawialiśmy. Jaką sprawą, o którą rozmawiam? Aha, sprawą tego tutaj. To niesprawiedliwe! Pana dziwnego. To były motylki. Tamten dalej się tam drze. Gość lubi się drzeć i na to wiele nie poradzimy. Magia ochrony poproszę. Poproszę ponowne przyzwanie Atronacha. Poproszę o przejście. Dobra, chodźmy ścież. Lawenda. Tak, teraz na potęgę zbieram. Na potęgę zbieram składniki alchemiczne. Chodzą pogłoski, że na nowo formują obrońców świtu, łowców wampirów czy coś takiego, w starej twierdzy nieopodal pękniny. Rozważam przyłączenie się do nich. Boski miecz. O kurcze, naprawdę, boski miecz. Tym cudem nikt go inny nie zauważył. Zaklęcia gdzie indziej. To są moje zaklęcia. One was chroniły. Ale ten miecz. O, strzała. Strzała 1, strzała 2. Kolejny sztylet. Co tu się stało, że to tutaj leży? Strzały sobie wezmą. Strzały nic nie ważą, a zawsze potem można je sprzedać. O, a tutaj coś jest. Czy to jest ruda? Znowu korundu. To jest ruda korundu. Dobra, naszym celem jest biała grań. Przemiana wzrasta do kolejnego poziomu. Jeszcze trochę.
Naprawdę nieźle to wyjdzie. Czy tutaj ktoś jest? Tutaj byli bandyci, ale zdaje się, że ich nieco ukatropiłem. Czemu ten koń jest koniem? Coś tam jest. Coś tutaj jest. A w stronach ognia. Skoro to jest stronach ognia, to... To na niego lód powinien działać w miarę dobrze. Okej, ja to na koniec został zabity. A skąd on się tutaj wziął? Chyba go widziałem wcześniej, ale nie załapałem, że to na ognia. No dobra. Konik. Co tam robi koń? Ale okej. Okej. Ponieważ tutaj... Aha, kufer jest pusty. To nieważne. I tam był jakiś worek, którego wcześniej nie przeszukałem. No dobra, chodźmy do tej białej grani w końcu. Chodźmy w końcu do białej grani. Tak, w ogóle niby ten mieczyk jest, niby go używam, ale też bez przesady, jak tak widzę. No, dość dobra informacja. Znaczy, że mimo wszystko podwójne zaklęcia mogą jednak być czasami jednak przydatne. Dobra, możemy przejść tędy, więc chodźmy tędy. Dzień dobry. Kaczemy po różnych rzeczach, nawet tylko przejść, dojść tam, gdzie trzeba. Mój kuzyn Wal... Jesteśmy w białej grani, więc czas zabawy. Wemerowie, wiele urządzeń i automatów. Ciekawe rzeczy. Ale i tak teraz idziemy pobawić się w alchemika. Jakoś pusto tutaj. Dzień dobry. Dzień dobry. Kocioł Arkadi. Czemu to jest zamknięte? Która jest godzina? Zaczekajmy tutaj chwilę, co? I już jest otwarte. Już można wejść, już możemy skorzystać ze stołu alchemicznego. Jeśli dojrzysz coś, co cię zainteresuje. To jest wiele rzeczy, które mnie interesuje, ale nie mogę ich sobie wziąć. Nie poradzę na to. Okej. Stwórz. Okej. Coś stworzyliśmy, bardzo dobrze. Na moich półkach znajdziesz eliksiry, balsam. Stwórz, nie udało się, dobra. Mamy okłady i mikstury. Duże poroże. Nie udało się, co jeszcze? Dzwonecznik kostuchy. Osłabienie zdrowia. Okej, z tym działa. Gałązka ostu także działa. Z jajem także działa. Krasnoludzki olej. Ciekawe, do czego mógłbym go użyć. Okej, z czym mogę jeszcze... Dzwonecznik z małym porożem. No dobra. Tym już nie. O, jeszcze tylko jeden efekt ma, który mógłbym użyć. Osłabienie kondycji, wyniszczenie kondycji. Osłabienie zdrowia, wrażliwość na trucizny, wyniszczenie kondycji. Co jeszcze? Jaki efekt może mieć? Z mączką kostną ma efekt wyniszczenia kondycji. Okej, okay. Morska pękla. Nie. Co jeszcze mogę użyć? Pajęcze jajo? Nie. Mączką kostną już przecież używałem go. Mączką z ogonem. Osłabienie zdrowia. Wrażliwość na trucizny.
czego tylko dusza zapragnie. Okej, okay, co dalej? Pancerz kraba błotnego, zdecydowanie nie to. Pazury niedźwiedzia, zdecydowanie nie to. Pionka, osłabienie zdrowia. To dalej nie to, pszenica. No, pszenica jest lecznicza, więc to też raczej nie będzie to. Sól, właśnie, jaką sól ma efekt jeszcze? Regeneracja many, podatność na manę. Podatność na manę. Na magię znaczy. Daj znać, jeśli będziesz potrzebować moich usług. Zwęglona skóra ślizgacza, zęby lodowego upiora. Nieżna bawełna. Mój trola. No zdecydowanie są tu rzeczy, z którymi nie pamiętam. To jest podatność na magię, to jest to samo. Plamię ognia ma regenerację magii, a ze smoczym językiem nie ma nic. Okej, okay, pęcherzyca. Purpuro, kurczę, dużo tego. Pionka, osłabienie zdrowia. Sól jest taka... Na moich półkach znajdziesz eliksiry, balsamy. Sól jest raczej pozytywna. Czego tylko dusza zapragnie. A my możemy stworzyć masę. No z tym to raczej nie. Z muchomorem. Sól i muchomor. Kurczę, bardzo dobry pomysł. Co jeszcze możemy mieszać? Lawenda. Lawenda jest negatywna. Nie. Lawenda jest raczej pozytywna, ale zależy czym się zmiesza. O, mam. Sól, premia do przywracania. Okej. Okay. Z czym jeszcze mogę zmieszać? Z błękitnym kwiatem górskim, z czerwonym kwiatem górskim. Już soli więcej nie zmieszam. Okej, okay, śnieżynki, świecący kwiat górski. Uuu, a to dużo. To dużo dało. Odporność na ogień. Właśnie, śnieżynki są bardzo mocno odporne na ogień. Ciekawe rzeczy. Moczy język także, z purpurowym kwiatem także. Śnieżynki, jeszcze jeden efekt. Odporność na ogień. Nie chcę pomocy, chcę stworzyć im więcej mikstur, tym lepiej. Odporność na ogień. Odporność na mróz. Okej. Okay. Motyle skrzydło. Motyle skrzydła nic nie ma. Poroża także z lawendy. Także nic. Odporność na mróz. Okej. Okay. Patrzcie, śnieżynki dają tylko odporności. Zaraz mróz, porażenie, ogień. Na co jeszcze mogłaby być odporność? To nie będzie to, to prawdopodobnie nic z tego. Odporność na porażenia, to przy grzybni. O, okej. Okay. Wilczy korzeń. Wilczy korzeń nie ma nic możliwego jeszcze. Wystarczy poprosić. Purpurowy, psionka. Okej. Okay. Ogienna grzybnia. O, z soli już nic nie zrobię. Ciekawe rzeczy tu się dzieją. Odporność na mróz i pszenica. Przewlekłe osłabienie magii. Pszenicy i purpurowego kwiata górskiego. Bardzo dobre rzeczy się tu dzieją. Bardzo dużo rzeczy odkrywam. Dobra, teraz mieszamy pszenicę ze wszystkim, co się da i więcej odkryjemy rzeczy. Osłabienie kondycji. Muchomor czerwony. Pszenica. Okej, mączka kostna. To już znam. Tego jeszcze nie znałem. Lawenda. Nie stało się nic. Teraz zabawa z kwiatami. I już nic więcej nie stworzy. Przerwać alchemię, zdecydowanie. Teraz mikstury, które stworzyłem, mogę sobie sprzedać.
Rozejrzyj się. Mogę sprzedać mikstury, które stworzyłem. Dużo na tym nie zyskam, ale to zawsze jest trochę. I teraz przejdźmy do mikstur, które stworzyłem i nie, ogółem do trucizn. Trucizn na pewno nie użyję. Magii, podatność na ogień, podatność na magię. Tego trochę zrobiłem, zdecydowanie. Czy coś jeszcze mogę sprzedać? Raz, dwa. Przywrócenie zdrowia. One są akurat w porządku. Premia do przywracania. Czy coś, co w ogóle mogę sprzedać? Zdecydowanie nie. Dobra. Zatem na ten odcinek to będzie na tyle. Oczywiście, ja wam dzięki wielkie za oglądanie. Zapraszam was do subskrypcji kanału, oceny tego filmu, oczywiście zostawienia łap w górę. No i widzimy się w następnym odcinku. Cześć!